Zagrajnik TV. Nowy film w każdą środę i weekend. Pod moim kamieniem zwanym studiami ominęła mnie nie tylko przyjemność z grania w gry, ale również cała zombimania. W ogóle nie zdawałam sobie sprawy, jaka to prężna odnoga horrorów, dopóki nie poznałam Jędrka i jego bzika na punkcie nieumarłych. Książki, seriale, filmy, gry, papierowe RPG w tym stylu. Zagrajnik zresztą wtedy był nazywany przez niektórych zombiejnikiem z powodu filmów, jakie tworzyliśmy. Pamiętacie, jak na Kraftajniku zrobiliśmy zombie boxa? A i obecnie ze świecą szukać filmów, w którym nie byłoby komentarza "Kiedy zombie?". A w ogóle macie tutaj, o, na pocieszenie, koszulinki. Zbieramy na bunkier przeciw zombie. I zapas czekoszoków na 20 lat. Zombie kojarzyło mi się zawsze z klasycznymi produkcjami, gdzie jednym z głównych motywów była walka z nieumarłymi i dopiero jak odkryłam serial Walking Dead, to poznałam innego, bardziej strasznego i nieobliczalnego przeciwnika, jakim był człowiek. To było straszne. Siła tego rozwiązania polegała na tym, że z ludźmi przyjdzie nam się mierzyć podczas każdej apokalipsy, nieważne jaka ona by była. Mimo wszystko bardzo stroniłam od tej tematyki. Była dla mnie zbyt przygnębiająca i realnie napawała mnie strachem, a ja nie lubię się bać. Mimo tego sięgnęłam po pierwszy sezon gry The Walking Dead, no w końcu to gra z gatunku moich ukochanych przygodówek, i przepadłam. Nie mogłam się od tej gry oderwać. Ten film powstał dzięki pomocy patronów. The Walking Dead został wydany w 2012 roku przez Telltale Games, firmy słynącej z wydawania gier na podstawie franczyz. Są twórcami takich tytułów jak Wolf Among Us, Tales from Borderlands, Tales of Monkey Island, Minecraft Story Mode oraz serii Podróż do przyszłości, CSI czy Gry o Tron. Gra była wydawana w formie epizodów, czego osobiście nie znoszę, i sięgnęłam po nią dopiero wtedy, gdy była już wydana w całości. Cała gra umieszczona jest w uniwersum komiksu pod tym samym tytułem, stworzonego przez scenarzystę Roberta Kirkmana oraz rysowników Tonego Moore'a i Charlie'ego Adlarda. Opowiada historię Lee Everetta, niedoszłego więźnia skazanego za zabicie kochanka swojej żony, który przed swoim przeznaczeniem został ocalony przez epidemię zombie. Początek tak ryje banie, że myślałam, iż wyłączy tę grę w cholerę, to nie na moje nerwy. Rozbijamy się samochodem i... No nie, leży. Dalej leży. Why the hell did he have his gun out? Odwrócę się i pewnie znajdzie się w sekundę przy samochodzie. Tu! Leży. O nie, dlaczego? Leży. Maybe it was tossed from the car during the wreck. Ach, dobra, udało się. Officer? God damn. Oczywiście. Klucze do kajdanek na pewno ma przy sobie. Chyba sobie jaja robisz. No, nic się nie dzieje. Officer? Też tak wyglądam, gdy na diecie wejdę do sklepu ze słodyczami. Gra jest typowo nowoczesnym point and clickiem, a tak określam nowy nurt przygodówek, gdzie nie skupiamy się na zbieractwie i kombinowaniu, co z zebranymi fantami począć, a raczej na relacjach z ludźmi i na akcji. Specyficzna komiksowa grafika nadaje fajnego klimatu, a dubbing postaci stoi na najwyższym poziomie. Cała gra podzielona jest na 5 epizodów, a każdy trwa około 2 godziny. Uczucie zaszczucia i beznadziei w pierwszym epizodzie jest porażające. Wiesz, że gdziekolwiek się ruszysz, pewnie czyha tam jakiś zombiak. Przygodę rozpoczynamy w upadającej Atlancie, zaraz po wydostaniu się z rozbitego radiowozu. Cudem uciekamy przed hordą zombie i chronimy się w domu naszej przyszłej towarzyszki podróży, Clementine, którą postanawiamy się zaopiekować. Clem jest jedną z tych postaci dziecięcych w grach, które w ogóle nie irytują i od razu pałamy do niej sympatią. Kiedy zagraża jej niebezpieczeństwo, od razu chcemy jej pomóc. Ale spoko. Za chwilę pojawi się przeciwwaga w postaci namolnego, irytującego dzieciaka. Wraz z rozwojem wydarzeń formujemy grupę i staramy się z nią przetrwać apokalipsę zombie. Jednymi z jej członków jest rodzina Kennego, skład której chodzi Kenny, Katia i Kenny Junior, czyli... Duck. Duck?
Yeah, nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? Młody od początku przejawia beztroskę graniczącą ze skrajną głupotą. Rozmowy z napotkanymi ludźmi o codziennych rzeczach, kłopotach, spotkaniach z przyjaciółmi są w tej grze tym, co przygnębia najbardziej. Myślę, że tak oczywiste rzeczy stają się czymś luksusowym jest wręcz niewyobrażalna. Odczuwamy to ze zdwojoną siłą, gdy kryjemy się w którymś z kolei domu. Przedmioty poprzednich mieszkańców, dziecięce rysunki na lodówce, kiedyś zadbane ogródki pełne świergotu ptaków, a teraz zapuszczone i przerażająco ciche. A jeśli nie ciche, to lepiej mieć się na baczności. Wraz z naszą ekipą podróżujemy po Georgii, a jak ktoś czyta przeminęło z wiatrem, to poczuje się jak w domu. Z Atlanty zawitamy do Macon i Savanny, a każde pojawienie się w wielkim mieście wiąże się z emocjami napiętymi jak struny. Miasta to wielkie skupiska ludzi, a podczas apokalipsy zombie są pełne... No właśnie. Look! Jasna cholera, Doug, czy ty masz w sobie jakikolwiek instynkt samozachowawczy? Hey there! No okej, okay, już wiemy po kim to ma. Nie, znowu mu się upiekło. Im więcej osób dołącza do nas, tym więcej rodzi to konfliktów i tym większy mamy problem z jedzeniem. Szabrowanie tego samego miasta staje się mniej opłacalne i coraz bardziej niebezpieczne. W końcu wszyscy zaczynają cierpieć głód. Hej, hej Doug, chcesz batona, co? Hej Doug, chcesz batona? Hej, chcesz batona, Doug? Goń się, nic nie dostaniesz. To nazywasz biedą i głodem? Ha! Za młodu nie było u mnie nawet filiżanki do herbaty, musieliśmy pić wodę ze zrolowanej gazety. Mieszkaliśmy 150 osób w pudełku po butach, na drodze. Masz tu Klem. Tylko upewnij się, że będziesz to jadła tak, by Doug widział. Im dalej w las, tym większym zmartwieniem stają się oczywiście ludzie, nie umarli, chociaż ci dalej potrafią się odgryźć, nomen omen. Inne grupy ocalałych nie zawsze są do nas przyjaźnie nastawione. Coraz częściej będziemy postawieni przed trudnymi wyborami. Komu oddać rację żywnościową? Komu pomóc, gdy czas goni? Poświęcić kogoś, by zebrać więcej jedzenia? Czy go uratować? I w końcu, czy być szczerym z towarzyszami niedoli co do naszej przyszłości? W zależności od podejmowanych decyzji, zmienia się skład naszej grupy, ich podejście do nas i chęć niesienia nam pomocy. W końcu gra już na samym początku zapowiada, że przystosowuje się do naszych wyborów. Right? Right? Tylko, że nie! No jak? Będzie okej? Tak naprawdę to powinien być mój catchphrase. Iluzja wpływu na przebieg gry jest ogromna, gdy gramy za pierwszym razem. Po kilkunastu godzinach gry jesteśmy tak zajarani fabułą i chęcią odkrycia, co by było gdyby, że odpalamy ją od razu drugi raz i zderzamy się ze ścianą. Okazuje się, że nieważne co zrobimy, jakie decyzje podejmiemy i z kim będziemy trzymać sztamę, konsekwencje tych wyborów są zawsze takie same i nie mają większego znaczenia. Możemy więc bez konsekwencji cisnąć po Ducku, bo Kenny i tak się nie obrazi. Kenny, stop him! What do we do about this guy? Then we do what you say. We toss him out and save the group. Lee? What the fuck, man? What? Wiesz, Kenny, to nic osobistego, Kenny. To nie twoja wina, że tak wygląda jak brakujące ogniwo między człowiekiem a padalcem. Poczułam się strasznie oszukana, gdy grałam w Walking Dead drugi raz. A przecież są gry również oparte na wyborach, ale nie obiecujące świętych gralów, które odkryjemy, gdy podejmiemy inne decyzje. Wszystko to boleśnie ukazuje się dopiero po kilku godzinach ponownego grania. Co za marnotrawstwo. Oto właśnie straciliśmy czas i straciliśmy humor. No, to jak w końcu, grać czy nie grać? Oczywiście, że grać. Wciągnąć się w ten świetny klimat apokalipsy, podróży, przetrwania, działania w grupie, a po przejściu westchnąć, powstrzymać się od pokusy odpalania jej na nowo i wyłączyć. Ewentualnie wrócić za jakiś czas, gdy zapomnimy część zwrotów fabularnych. Inaczej możemy rozstać się z tą grą nieco rozgoryczeni. Gra nie jest pozbawiona drobnych głupotek, te jednak nie wpływają na odbiór tytułu i tylko jacyś puryści będą się ich doszukiwać. Postacie hasają w lekkich ciuchach, jakby były na wakacjach i tylko kilka razy widzimy je na przykład w grubych, skórzanych kurtkach. Ale na to chyba cierpią wszystkie twory o zombie. W sumie głupio, jakby wszystkie postacie można było tylko rozpoznać po... głosie. Bo wyglądają jak... kulki i kuleczki. I toczą się tak przez ten świat. Apokalipsy. Gdy panuje sielankowy klimat, nie użymy zbyt wielu zombiaków, jednak gdy wszystko się sypie, o Boże, mordują, napadają, to nagle wokół spamują się tysiące nieumarłych i brakuje tylko sławetnego pociągu z ostatniego Call of Duty i fajerwerków. Kluczowy moment gry to Deus Ex Machina i z tym nic nie możemy zrobić. Wielka szkoda.
Świetna kreacja Lee i Clementine zapada w pamięci i przypadła ona graczom do gustu, o czym świadczy chociażby fakt, że w drugiej części The Walking Dead akcja jest ukazana właśnie z perspektywy Clem. A jakby było nam mało, możemy zagrać w dodatek do pierwszej części, ukazujący dodatkowe wydarzenia podczas pierwszych 400 dni apokalipsy. Oraz części poświęcone Michonne i Javierowi Garcia. Niedługo też, bo w sierpniu, wychodzi ostatnia część z przygodami Clem, The Walking Dead Final Season, i jej recenzji możecie oczekiwać na Zagrajniku. A jak Wam podobała się gra Walking Dead? Jesteście fanami zombie, czy Was też ominęła zombimania? Piszcie mi w komentarzach. Zapraszam Was też na tetris.com, gdzie znajdziecie gadżety związane z Zagrajnikiem i z góry dziękuję Wam za okazaną nam pomoc przy tworzeniu kanału. No i cóż, trzymajcie się!